Ostatnio czytałem w radiu, że na odcinkach mam zbyt łatwo. Dlatego dzisiaj zagramy w trybie hardcore razy 10. I to jest tak trudne, że jestem tutaj na holu, czekam, a nie w świecie. Bo się boję. Ale jak zostawisz łapkę w górę, to już się nie będę bał, no bo co dwie łapki, to nie jedna. Tak więc dobrze, myli państwo. Zaczynajmy. Ciekawe, czy na samym starcie zauważę jakieś różnice, czy dopiero później w czasie gry... Andrzej, poczekaj, co tutaj się dzieje? Okej, miałem gigantycznego farta, bo pojawiłem się od razu w wiosce, ale widzę, że ja miałem zginąć. To nie było tak, że oni chcieli mi specjalnie zrobić na złość? Dopiero teraz się rozpoczyna odliczanie czasu i wszystko gra tak jak po... O, mam mniej życia niż miałem. I tak swoją drogą, to dlaczego jest noc i wszędzie są gasty? O co tu chodzi? Ej, przepraszam bardzo, a dlaczego jak chodzę, to pode mną niszczy się... Nie wiem o co... Ej, halo, przepraszam, nawet drzewa się przemieniły! Dobra, ja coś myślę, że to będzie naprawdę ciężki odcinek i możesz pa... Czy ja się palę w wodzie właśnie? Nie mogę wchodzić na piasek! Okej, okay, to dużo tłumaczy. Dobra, lećmy jakoś się tutaj zabezpieczyć? Na razie... O, czy ktoś liczy, ile razy zginąłem? Poproszę, to by było bardzo miłe z waszej strony. Dobra, rozpocznijmy od tego, że muszę w jakiś sposób dorwać sobie rzeczy dla siebie. O, czekaj, bo właśnie chyba się potknąłem o patyk. Co to jest twig? Fig. Gałązka. O! Serio się potknąłem o patyk? A po co mi ten patyk? O! O, czekaj, czekaj, bo ja mam słabość, wyczerpanie, głód i spowolnienie. Okej, okay, bloki mogę niszczyć, ale trochę to schodzi. I podoba mi się, że mam tylko 3 punkty życia i tutaj jest jakiś licznik i... Po co jest ten licznik? Bo on tak jakby trochę bardzo zmierza w dół, a gdy ja podchodzę do drzew, to one się przemieniają. Dlaczego taki... Znowu się potknąłem o patyk! Okej, okay, czyli żeby teraz zdobyć jakieś rzeczy, to jest naprawdę ciężkie, bo potrzebuję 4 takie... takie deski, a zanim ja zrobię narzędzie, to ile zejdzie? Jakiś czas się kończy, czekaj, bo ja naprawdę zaczynam się delikatnie bać. Co ten czas ma niby zrobić? Robi się niebezpiecznie, bo on się zbliża do końca. I cały czas jestem głodny, mam śmierdzące mięska, jakby to mi się w ogóle nie podoba. Okej, okay, mam jakieś rzeczy, poczekaj, co się wydarzy teraz? Tu jest Warden! O nie! O nie, ja nic nie widzę, a tam jest Warden. Dobra, czy ten Warden... Okej. Czyli wychodzi na to, że co 2000 sekund będzie nam się pojawiał Warden, tylko z jakiegoś powodu jeszcze wybucha. Muszę się dowiedzieć dlaczego, jakby... Znowu potknąłem się o patyk, ja nogi połam... Ej, teraz nie mogę wstać, nawet tak boli! Wszędzie są patyki, no ile razy można się potykać? Człowieku, ja ślepy jestem, co się dzieje? Muszę ogarnąć dlaczego czasami wybucham, jakby... Czy to nie jest przez to, że za szybko chodzę? Co się wtedy... Gałązki głupie. Dobra, spróbujmy zdobyć drzewo. Tylko ja mam pomysł, jeżeli będę... Ty, ja cały czas będę ginął, jakby... Ja nie wiem, czy nie włączyć sobie tutaj keep inventory, bo może być ciężko naprawdę, żeby coś tutaj zdobyć. No ale jak miałby dziesięciokrotnie moc... Jak miałby dziesięciokrotnie trudniejszy, to faktycznie jest. Niefajnie, naprawdę niefajnie. Tylko, właśnie, za jakieś 80 sekund pojawi mi się Warden, nawet... Znowu wybuchłem. Okej, okay, zrobiłem, żeby rzeczy mi nie znikały, bo no nie przejdziemy dalej, to jest naprawdę tak utrudnione. Więc zbierzmy rzeczy, które będą mi potrzebne i spróbujmy chociaż dostać się do netheru. Ja nawet nie marzę o tym, żeby wejść do smoka. A w netherze to się dopiero będzie odwalać, bo tam są jeszcze... Tam coś biegło. Ops, tam są jeszcze inne mechaniki. Panie Enderman, nie może pan odejść, jakby skąd on się tutaj wziął. I te gasty trochę mi się nie podobają. I właśnie przyhaczyłem czołem o kolejną deskę. Super. Czy ja właśnie nie mogę sobie włączyć keep inventory i tak mi te rzeczy znikają, kiedy ginę? Przepraszam bardzo, czy to właśnie jest tak? Dobra, ja muszę chyba te patyki niszczyć, bo inaczej nie jestem w stanie wstać. Tylko, co mnie tak naprawdę wybucha w teraz? Co? Czy ja teraz jestem na hardkorze? Co się dzieje z tą grą? Czekaj, bo mi się wydaje, czy włączanie komend jest zepsute. Keep inventory true. Przez to mi się przed chwilą hardcore włączył. Wiecie co? Mam pewien pomysł. Jesteśmy blisko tego. Okej, keep inventory działa, bo nie zabiera mi teraz rzeczy. Spoko, fajnie, cieszę się. Jakbym wszedł do środka takiego, jakby no, w skałę, nawet nie potrafię mówić teraz. To może będzie tam ciut bezpieczniej, tym bardziej, że Warden, jeżeli tam się pojawi, to i tak może mnie atakiem sonicznym walnąć, prawda? O nie. Czy może pan Creeper sobie stąd odejść? Ja nie chcę z tobą w ogóle rozmawiać nawet, panie Creeperino. Weźmy tutaj. Czy on mnie widzi? Czy ja się potknąłem na desce? O, coś podniosłem. Nieważne.
Może uda mi się zrobić crafting, to będzie naprawdę duże osiągnięcie, coś tak czuję, jakby... Mistrzostwo świata. Proszę, ja chcę crafting zanim pojawi mi się Warden. A to jest dopiero początek, to jeszcze nie są te rzeczy, co mają się pojawić, naprawdę, tutaj dopiero się zrobi grubo. Czekaj, bo ja jestem teraz na liściach. Gdy pojawi mi się Warden, to będę w stanie uciec do wody na przykład, nie? Tylko właśnie, nie mogę chodzić po piasku, bo wtedy się palę. Czekaj, wejdźmy tu. Ja mam tak przeskakiwać, jakby totalnie nie wiem dlaczego ja wybucham czasami, nie? Ale jeżeli będę chodził tak, dobra, to się nie palę, mogę... Nie mogę pływać. No bo straciłem... Przepraszam bardzo, czy tutaj właśnie są latają... Czy tam lata Blaze? Na tym czymś, co lata w no... Najgorsze jest to, że cały czas zmieniają się komendy. Ej, no ja naprawdę muszę jakoś ruszyć grę. Ja nie wiem, czy ja nie będę przypadkiem zaraz korzystał z jakiegoś kreatywnego trybu, bo się nie da, no halo! Ja rozumiem, że miało być trudno, ale to powinno być tak trudno, żebym był w stanie to przejść. Mam pomysł, jak zrobić na stałe keep inventory, tylko muszę do tego wykorzystać tryb kreatywny. Ała, czy ja właśnie spadłem z drzewa? Okej, jest tam command block, który powinien mi cały czas ustawiać... Keep inventory, żeby mi tego przypadkiem nie wyłączyli. I chyba teraz będziemy mieli możliwość, żeby zebrać jakieś rzeczy. Dobra, czekaj, spróbuj. No nie, tam już szkielet do mnie idzie. Dlaczego jest cały czas permanentna noc? Nie ukrywam, ale troszkę mi to przeszkadza, nie? Tak ciut. Dobra, okazuje się, że jednak to nie ma najmniejszego sensu, bo dalej mi znikają rzeczy. Co to jest? Co to się tam pojawiło? Przepraszam, ale ja tam bym chciał dojść. Może to jest jedyna szansa, żebym cokolwiek znalazł. Okej. Jakby widzę wioskę, ale wybucham. Ja muszę coś dodać, żeby to miało sens, bo tak się po prostu nie da. Może zróbmy tak, żebym został duchem? Okej, w tym momencie dodałem sobie parę rzeczy i jesteśmy duchem, mamy. Możliwość, czekaj, co to jest? Myszka mi się psuje, rolka, co ty robisz? Dlaczego w każdą stronę leci? Mamy jakąś ektoplazmę. Mogę tym chyba strzelać, w razie czego Wardena tak, jakbym w niego pluł, będąc lamą. Możemy wypić potkę niewidzialności. O, jesteśmy niewidzialni. Możemy przechodzić przez ściany, bo możemy włączyć sobie ten tryb, więc to nam też się przyda w zasadzie. Żeby się jakoś przemieszczać, a przez ile czasu to działa? Bo ja nie widzę. Czekaj, zaraz zobaczymy. O dobra! Już się wyłączyło. Możemy straszyć ludzi. Co to? A nie wiem. Możemy kraść duszę, więc prawdopodobnie będziemy mogli walić w mobów. I mamy mojego duszka, który będzie nam cały czas pomagał. Dzień dobry, panie duszku, idziesz ze mną? Nie, on tak średnio idzie ze mną. Dobra, dlatego teraz możemy zacząć lecieć dalej i weźmy ze sobą te deski, zróbmy crafting i może, ale tylko może, uda nam się w końcu wejść chociaż do Netheru. Dobra, weźmy ze sobą to, to i... i te trzy rzeczy. Okej, możemy zebrać deski i jeżeli teraz pojawi mi się Warden, to po prostu sobie zniknę. Czekaj, wypij potkę niewidzialności, uwaga! Aha. No chyba, że tak. Okej, dalej to jest delikatnie problematyczne i dalej potykam się nawet na drzewie o gałęzie. Jak na liściach mogą być gałęzie u góry? Ja to bym chciał się w ogóle dowiedzieć od autora, czy to jest możliwe przejście, czy on to kiedykolwiek sprawdzał, czy po prostu wymyślił sobie: a, no to fajnie będzie, jak damy człowiekowi, żeby mu się Warden co 5 minut... 5 minut, jo? Co 30 sekund spawnował! Ta krowa wygląda podejrzanie, nie wiem, czy chcę jej ufać. Potknąłem się właśnie na drzewie, schodząc z drzewa. Super. Czyli będę musiał zmieniać się w ducha jeszcze zanim oni się pojawią. To jest dla mnie jedyna szansa. Jakbym zrobił tutaj narzędzia, to i tak już będę czuł się, że zrobiłem naprawdę dużo. Duchu, idź mi pomóż. Ale nie zrzucaj mnie, bo ja nie wiem, czy zaraz nie wybuchnę, jak będę tak chodził. Mućka, idź stąd. A, nie mogę jej walnąć. No trudno. Ja nigdy nie myślałem, że robienie narzędzi to będzie taki problem. O nie, idź sobie. Nie mogę bić mobów! No ty jesteś niepoważny! Ja serio nie mogę mobów nawet bić! Czy to jest Warden? Ups, jeszcze spadłem. Okej, czekaj. Spadłem. Czy właśnie mnie przeteleportowało do Wardena tak bez większego powodu? Okej, teraz jestem duchem i najgorsze, że tutaj w ogóle są te dziwne chodzące rzeczy. Czy to jest blok żelaza? Nie, to jest... Włączyło mi się w trakcie mówienia! Przynajmniej mamy ektoplazmę do bicia mobów. Okej, to jest jedyna szansa dla mnie. Ej, dobra, ektoplazma ich zatrzymuje, że są wolniejsi. A mogę ukraść mu duszę? Nie mogę? Ej, mogę. Pomóż mi, duchu! Walcz z nim! Duszek! No nie, potknąłem się znowu o gałązkę! I wyleciałem znowu w powietrze. Jest!
Wioska! Ej, a mogę się przespać? Czekaj, dolecę tam, czy nie zdążę tam dolecieć? Czekaj. Dzień dobry, panowie villagerowie! Przestań latać! Do domu. O, okej, okay, dobra, daj mi się przespać. Zrobi się dzień? No niemożliwe, to komendant jest wyłączone, żeby dzień mi się zrobił. Ale tu jestem bezpieczny w tej wiosce. Teraz powinienem się pojawiać tylko i wyłącznie tutaj. O ile to mi nie wybuchnie. Proszę, żeby mi nie wybuchło. Ała. Czy naprawdę w domu o gałęzie może się przewracać? Człowieku, ty widzisz, że się tutaj męczę? Dobra, przejdźmy do innego domu. Widzę nawet w domach. Mi się stare przemeblowanie miałeś. Drewno ci znikło. Wejdźmy do tego domu. Czy teraz, jeżeli zginę, to pojawię się w tym samym miejscu, czy będę totalnie gdzieś indziej? Proszę, żebym się pojawiał w tym samym miejscu za każdym razem. Tutaj może będzie trochę bezpieczniej, jak będziemy w środku. Albo mogę zobaczyć, czy przypadkiem... Stary, tu są wszędzie gałęzie. Czy przypadkiem gdzieś tutaj... Okej, okay, poczekajmy na Wardena i przeniesiemy się, zobaczymy, czy gdzieś tutaj w tej wiosce przypadkiem nie ma kowala, to będę mógł sobie wziąć narzędzie, może coś tam będzie. Okej, okay, zmieńmy się w ducha. Okej, okay, z wami nie chcę się bić. Kowadło jeszcze spadło, no naprawdę takie rzeczy! Czemu ta wioska ma tylko 3 domy? Halo, nie podoba mi się. Ała. Przede wszystkim jeszcze... To jest tak, że ta gra co 2 minuty zabiera mi moje życie. Super. Nie uwierzycie, ale dosłownie znalazłem tutaj... czekaj, bo nie mogę wejść teraz do góry. Znalazłem tutaj portal! Jest... nie... Czy naprawdę jak jest portal, to ja nawet nie mogę do niego wejść? Czy mi się tylko tak wydaje? Okej, okay, polećmy i znajdźmy, gdzie ten portal się pojawił, bo już zniknąłem i nie widzę. I nic nie ma. I cały czas mi zabiera rzeczy. I nie podoba mi się ta gra w ogóle! Okej, okay, czy ja mogę już zmienić się w ducha? O, dobra! I czy teraz jestem w stanie przejść? Nie? Nie jestem w stanie przejść? Tak ja muszę być, żeby przejść. A, bo to cały czas... Aha, dobra. Już wiem, jak tam wejść! Mi się wydaje, czy jak jestem na lodzie... To jestem jakiś taki strasznie Boże drogi. Tak więc dostałem się do Netheru, ale widzę, że w Netherze jest tak gorąco, że wszystko się dosłownie pali, a ja to spotykam się o gałęzie, jak w Netherze nawet drzew nie ma. O, a za 2 sekundy będzie Warden. Nie uwierzycie, ale nagle pojawiłem się dosłownie na tym, w Strongholdzie. Niemożliwe, naprawdę. Dobrze, wejdźmy tutaj i zobaczmy, czy tutaj będzie trochę bezpieczniej. Przecież trochę, dobra. Teraz mogę latać. O. Czyli nawet jak latam, tak, i mam spektatora, to i tak ginę. Nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale właśnie... Ktoś liczy, ile razy zginąłem? Serduszko przypnę, jak ktoś napisze. Znalazłem tak trudny tryb, że nie mogę go nawet przejść używając cheatów. To już jest odklejka.